Siema, tutaj Bobery, to jest 8 odcinek z serii Minecraft Hardcore na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku będę chciał ogarnąć, przynajmniej postaram się ogarnąć diamentową zbroję i ją, i może zenchantować jakieś itemy. Nie przedłużam i zaczynamy. Dobra, weźmy sobie ten kill-off, bo w ostatnim odcinku zbudowałem enchant na 30 level i zenchantowałem kill-off. I dzięki temu mam szczęście, wydaje na 4, a więc pójdę jakiejś kopalni poszukać. Bo chciałbym zdobyć diamenty. Nie powiem. A, i jeszcze tarczę sobie zrobię, bo ostatnio mi się popsuła. A nie chciałbym umrzeć. A z tarczą jest o wiele bezpieczniej. Dobra, żelazo mamy. No i trochę desek też mamy. Tarcza. Dobra, możemy iść. Tylko gdzie by była taka fajna kopalnia? Dobra, pójdę w tamtą stronę. Jakby co, to nie muszę się martwić, bo w ostatnim odcinku zapisałem sobie kordy bazy, a więc raczej się nie zgubię. Dobra, pójdźmy sobie tam. Bo tamtą stronę jeszcze nie szedłem szukać kopalni. Tylko w tamtą i w trochę może tam. A więc tu będzie jakaś nowa kopalnia na pewno. I oby nie było biomu Wardena. Bo się załamie chyba. A i właśnie, w ostatnim odcinku troszkę próbowałem odwiedzić ten biom Wardena, bo spotkałem ten Deep Dark i te jego... No jakby to powiedzieć... no, królestwo tego Wardena, te taką jego fortecę, nie wiem jak to się nazywa. Bo zapomniałem. No to prawie go aktywowałem, tego Wardena. Wystarczyło, żeby jeszcze raz to zarył, tak rykło i Warden by się zrespił. A już wolałem stamtąd uciec, bo nie chciałem umrzeć. Raczej bym umarł. Dobra. W sumie też widzimy się już, jak znajdę jakąś potężną kopalnię. Widzowie, znalazłem jakąś kopalnię. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy słaba. Ale jakąś znalazłem. Dlatego sobie pójdziemy tutaj. No i tak zależy mi to na diamentek, tak to, ale jak znajdę jakieś inne. O kurde, ale był przypał. Ej, skąd ja dostaję? Ja nie wiem, skąd dostaję. Jest taki problem, że ja nie wiem, widzowie, skąd ja dostałem tą strzałą. Ja się boję, że zaraz... O, nie wiemy, skąd dostaję. Chyba coś takiego wystarczy. Na pewno jakoś bardzo nisko. To jest po... O nie to. Minus 20? Ej, to diamenty mogą tu gdzieś być. W sumie już. Nie wiem, na którym diamenty są poziomy? Czekaj, minus... Któryś na pewno, ale... Nie jestem pewien, który. Kurde. Nie znalazłem jeszcze żadnych diamentów. Trochę dziwne. Myślałem, że już coś jakieś znajdę. Diamenty nie jest tak ciężko znaleźć. Wystarczy. No nie wiem, mieć farta w sumie. Ej, no co jest to? Styl lapizu. To jest już poziom minus 14. Trochę nie wiem, czy nie za. Nie wiem, czy nie jestem trochę za wysoko na diamenty. Takiej, że mam ten kilo z fortuną i ja mogę wykupować tego żelaza i wszystkiego dużo. Więc cieszę się z tego. Ale nie cieszę się, bo ja tu przyszedłem po diamenty, a nie po jakieś surowce inne. Kurde, teraz to się już zgubiłem trochę. Dobra, pójdę w tamtą stronę. O, gdzieś tu może. I się cofnę się. To było spoko miejsce.
teraz to ja jestem w takim miejscu, że tutaj nic zbyt nie ma. O, tam chcę pójść. O, to jest pytanie, czy coś tam jest, bo... O, coś umarło tam. Żeby nie było, że mi creeper na łeb spadnie, bo się chyba... Bo przestraszę. Nie wiem, ta lawa też nie jest zbyt niebezpieczna. Dobra, widzowie, widzimy się już, jak znajdę jakieś może diamenty. Albo już widzimy się, jak wrócę do bazy. Dobra, wróciłem już do bazy. Jedynie stąd jaskini zebrałem 4 diamenty. Mówi się trudno. O, mamy 6. Okej. Tu odkładam jeszcze jakieś itemy, które zebrałem. Dobra. To przypalmy sobie to. Tu możemy odłożyć to na razie. Dobra. Chciałbym jeszcze w tym odcinku zrobić sobie miecz jakiś fajny. Albo spodnie ze zęczątej, zobaczymy. Dobra, mieczyk. A nie trzeba poekspiciać się jeszcze. Widzimy za moment, jak zdobędę. No, 30 level. Dobra, jesteśmy już po przerwie. Prawie zrobiłem. Biję już ten 30 level, a jeszcze nie wbiłem. To. Bo chciałem tradeować się z villagerami. Trochę się już wytradowałem, ale i tak nie. I chciałem wam pokazać, bo będę teraz się tradeować jeszcze z villagerami. Bo chcę sobie ogarnąć tego villagera. Okej, dobra. Ten villager to będzie od patyków. Nie proszę mnie, ale zrobię. Dobra, Wyjdzie tu wejście. Tu. To tu. Niszczymy wiadomo to. No i stawiamy co. No i ma ofertę za patyki i robimy pyk. Co teraz ma? 26 krzemienia za słabo teraz. Tak, raz słabo, możemy jeszcze to kupować. W sumie dobra, ja mogę kupić. Nie ten przycisk! A pierdziele. Ja przycisnąłem niechcący shift i kupiłem. No dobra, przynajmniej mu level wbiło. O tyle dobrze, a w sumie nie szkoda mi tych 14 ml. Nie szkoda mi. Żebym wiedział, który to który. Damy tabliczkę. Wymiana patyków. Żebym wiedział, który to jest villager. I że tutaj to trzeba, ale jest 31 level. Ładnie. Teraz sobie pójdźmy i zenchantuję chyba jednak miecz. No, chcę sobie pierw miecz zrobić. Oby mi jakiś dobry siad ten miecz, bo my chciałbym, żeby mi jakiś dobry wyleciał enchant. No, zobaczymy w sumie. Najwyżej w następnym odcinku popróbujemy już, ale tak. Sobie zróbmy miecz. Dobra, to mogę wyrzucić w sumie.
też można wyszukać. W sumie miecz też możemy już wymienić sobie. Dobra, po kolei, zróbmy sobie miecz. Najpierw dajmy tego emeralda tu. O tu. Jakiś... Nie, to się przyda. Te rzeczy to tu. Łącznie z tym. Łuków to za dużo zrobiłem. A ten łuk można wywalić, bo jest stary. No to kilof to jeszcze mogę mieć. Ale zobaczymy, jaki jest enchant w sumie na łuk, bo łuk chętnie mógłbym mieć jakiś. O, moc 4, a na mieczu... Ej, to spróbujmy łuk. W sumie spróbujemy sobie łuk, bo to może siąść mi dobry łuk. Moc 4. No to zróbmy łuk. Albo nie, w sumie dobra. Pierw zróbmy miecz. Miecz jest ważniejszy. Dobra, uwaga. Kurde. Teraz na łuk to gówno jest. A co teraz na miecz? Ja. Teraz mieczu nie opłaca się robić. No to łuk będziemy próbować teraz. Dobra. Słabo. Ej, sobie weźmy to. Coś takiego. Ładnie poukładamy sobie. Dobra, jeden musimy znowu wyrzucić, że tak zrobimy. Możemy mieć kilo ze sobą w sumie. Dobra. Może nam się jeszcze uda wytradować z nim. Więc pozbieramy sobie jeszcze tutaj na szybko trochę drzew. Może zdobędziemy jeszcze ten 30 level. Chociaż wątpię, ale dobra. Na szybko zbieramy drzewka jakieś. A może w następnym odcinku będę chciał już sobie zbudować na przykład farmę jakąś. Może zbudujemy, zobaczymy. Zobaczymy, ale szkoda, że mi taki gówniany miecz siadł, bo sama niezniszczalność 3, tak cienko bym powiedział. Bardzo cienko. No ale no trudno się mówi. Zostawiam miecz, jak siądzie niezniszczalność 3, ostrość 4, zaklęty ogień 2. Minimum. No i później mogę jeszcze go ulepszać sobie. Ile tego patyków będzie? Dobra, to co nie wystarczy. Dlatego weźmy jeszcze troszkę drzew, tych zbierzmy. Minimalnie. Przed walką na smoka chcę sobie ogarnąć jakiś kozacki miecz, łuk, przede wszystkim seta. Tak to nie ma szansy, że idę. Bo to hardcore i się trochę cykam, że umrę. Na smoka to musimy być przygotowani na maksa. Dobra, tyle mi już wystarczy tego. Tych patyków. No to ostatni trade, może jak wbijemy 30 level, to jeszcze zenchantujemy sobie raz ten łuk, spróbujemy, a jak już nie, no to, to będzie koniec tego odcinka. Dobra. Oj, ale nic praktycznie nie udało. Ale, o. No kurczę, do podejść tu. O, przeceny ma. Za dwa kusza.
Aha. Możemy kupić jedną kuszę. Ha. Dwie kusze, bo kusze mi się przydadzą. Ha. Oj, strzały. Ha. Ha. Nie no, nie wbiliśmy levela. Romuj się trudno. Dobra. I to było na tyle w tym odcinku. Zostawcie suba, łapkę w górę i napiszcie komentarz, czy się spodobał wam ten odcinek. Oraz możecie napisać komentarz, co byście chcieli robić w następnym odcinku. Dobra, i to było na tyle w tym odcinku. Siema.